Dzień dobry. I witam. Jest poranek, piątek. I dzisiaj jest dzień gaszenia pożarów, czyli od godziny 6 zamiast iść na crossfit, siedzę i rozwiązuję problemy, które się pojawiły w naszej firmie, które niestety mają związek z tą książką. Idę dalej rozwiązywać. Zostawiam kamerę w domu i widzimy się po 17. Do zobaczenia. Więc wstałem z rana i miałem iść na crossfit, ale coś mnie drgnęło, żeby dzisiaj zobaczyć w maila, bo mieliśmy dzisiaj oddać pewien projekt. I oddaliśmy, wszystko już jest naprawione, natomiast od godziny 6 do godziny 10 było ciężko, było ciężko. I gdy przeczytałem tego maila, który przeczytałem, to wiedziałem dokładnie, gdzie jest problem. Wiedziałem, kto zawinił i kto nie stosuje zasady Extreme Ownership. Natomiast w tej chwili wiem też bardzo dobrze, kto zawinił, dzięki zasadzie 5 razy dlaczego. Więc pojawił się problem. Było trzeba coś dostarczyć na dzisiaj, w takiej formie, w jakiej ja bym chciał. Spytałem, dlaczego to nie zostało zrobione tak, jak bym chciał. No i była odpowiedź, że jedna osoba nie zadbała o jakość. Zadałem pytanie po raz drugi, dlaczego nie zadbała o jakość? Ponieważ miała inny obraz tego, co ja chcę. Dlaczego? Bo na spotkaniu na kick-offie nie przekazałem dobrze wiedzy o tym, co chcę powiedzieć. Powiedziałem po prostu, ma być to zrobione tak i tak. Dlaczego tak się stało? Bo nie miałem wtedy czasu i miałem inne rzeczy na głowie. Dlaczego nie miałem czasu i miałem inne rzeczy na głowie? Ponieważ źle zaplanowałem projekt. Tada! I Extreme Ownership tak działa, tylko nie zawiódł nikt z mojego zespołu, a zawiodłem ja, bo przez chwilę z rana próbowałem sobie wmówić w sposób taki, a nie inny, że zawiódł ktoś inny, że ja z racji tego, że mam tyle rzeczy na głowie, nie jestem odpowiedzialny za to, jest odpowiedzialny ktoś inny. Nie, całkowicie nie. Przez problem, że zaplanowałem ten projekt, nie miałem czasu, żeby wszystko dobrze poukładać. Na kick-offie nie przekazałem wszystkiego, co powinienem. Osoba X miała inny obraz tego. I dzisiaj ta osoba nie dostarczyła mi tego, co ja bym chciał. Tylko dlatego, że nie powiedziałem, co ja bym chciał. A miałem w głowie wizję, że wiem, że dana osoba wie, co ja bym chciał. Dałem ciała jako lider i przez to też niestety będziemy musieli troszeczkę więcej popracować teraz, żeby naprawić mój błąd. Bolą te słowa i to bardzo, natomiast chyba są bardzo potrzebne, żeby jednak zdać sobie sprawę z tego, gdzie leży problem i co zrobić, żeby ten problem naprawić. Więc poświęcę więcej czasu na planowanie rzeczy i tym samym na określanie dokładnie na kick-offach projektowych, co i w jakiej formie ma być dostarczone. Kolejna rzecz, którą mogę zrobić, to jeszcze bardziej się przełożyć na delegację, podejmowanie decyzji i odpowiedzialności za pewne projekty i też wesprzeć się może kimś w temacie planowania wszystkiego, żeby wszystko miało ręce i nogi. Więc dzień się skończył bardzo dobrze, pozytywnie, natomiast początek dnia był stresujący, potem jeszcze było parę stresujących rzeczy. Natomiast tak jak w jednym rozdziale książki. I w tej książce mamy rozdział numer 1, który się nazywa Extreme Ownership na stronie 17. I w tym rozdziale jest opis szefa zespołu SEAL, który dowodził w zespole. Był duży problem, jaki to nie powiem, bo warto poczytać tę książkę, natomiast jest taki jeden bardzo ciekawy fragment. I gdy szef pyta swoich ludzi, kto zawiódł, dlaczego się pojawił ten problem, whose fault was this? Po kilku momentach ciszy, the SEAL who had mistakenly engaged the Iraq soldier spoke up. To była moja wina. Powinienem pozytywnie zidentyfikować mój target. Nie, odpowiedział szef. To nie była twoja wina. Czyja to była wina? To była moja wina, odpowiedział człowiek odpowiedzialny za radio. Powinienem wcześniej przekazać pozycję. Nieprawidłowo odpowiedziałem. To nie była twoja wina. Czyja to była wina? I tak wiele, wiele razy. Aż w końcu szef powiedział, że jest tylko jedna osoba, którą można za to odpowiadać. Ja. Jestem komandorem, jestem odpowiedzialny za całą operację. Jestem senior man i jestem odpowiedzialny za każdą akcję, która jest wykonywana na polu bitwy. Nie ma nikogo, kogo można oskarżać, tylko mnie. I zrobię wszystko, żeby nic takiego się już więcej nie wydarzyło. I to są dość mądre słowa, że nie wiem, czy jesteśmy liderem małej organizacji, dużej organizacji, czy jesteśmy liderem swojej rodziny, czy jesteśmy liderem swojego życia. Przy dowolnych problemach, jeżeli myślimy ideą Extreme Ownership,
zawsze dojdziemy do tego po kilku razach, gdy zapytamy dlaczego, że coś zrobiliśmy źle w całym procesie. I najlepsza rzecz, którą możemy zrobić, to zadać te pytanie wystarczająco wcześnie, zanim kogoś oskarżymy o coś złego i upewnić się, że taka sytuacja się już więcej nie powtórzy. Taki piątek. Na szczęście dobrze się skończy. Dziękuję bardzo i do zobaczenia jutro. We'll be right back.